Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj jesteśmy nad moim basenem z racji, że dzisiaj nagrywamy test strój kąpielowych. Zobaczcie, przyszła do mnie paczka z 7 strojami kąpielowymi i stwierdziłam, że nakręcimy bardzo fajny materiał odnośnie testu tych stroi. Zobaczymy. Jest to dość popularna firma, nie wiem czy w Polsce kiedykolwiek słyszeliście. Jest to firma Kapsze, zagraniczna i mają bardzo śliczne stroje, takie wiecie, wakacyjne, tropikalne, śliczne i zobaczymy, czy będą na mnie dobrze wyglądać. Także zrobimy sobie taki teścik stroi kąpielowych. Jeżeli takie coś Wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, a my bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek. Wzięłam pierwszy lepszy strój, jaki tutaj miałam i zobaczcie, jakie piękne mają teraz w ogóle letnie takie opakowania. Te są takie zwyczajne, a te mamy takie letnie. Także co? Otwieramy. Nie wiem, jak o, tak zwyczajnie się to po prostu otwiera. W ogóle fajne są te woreczki, tak samo jak były z Zaful, że mają jakby takiego wielorazowego użytku, także możecie sobie wziąć na jakieś wakacje. I pierwszy strój, który widzę, że jest bardzo ładny. Ogólnie te wszystkie stroje sobie wybierałam, więc mniej więcej kojarzę, jak one wyglądają. Górę mamy taką. Lubię taką górę właśnie, gdzie jest tutaj wiązanie na dekolcie. W ten sposób to wygląda bardzo ładnie. W ogóle ten print prezentuje się tak, jest taki właśnie niebiesko-granatowy. Jaki to jest kolor? Taki turkusowy, ciemny. Turkusowy, ciemny i ma takie właśnie jakby takie wzorki, kwiatki. I dół mamy dwustronny. Dół jest dwustronny. Tak się ja raczej będę nosić na tej stronie. Oj, jest taki wielki, trochę duży. Jezu. Mam nadzieję, że będzie widz. Tak się prezentuje. Ma w ogóle tutaj na tyłku szef, który będzie nam ładnie spinał. I w ogóle tutaj właśnie mamy dwustronny. Proszę bardzo, możecie też mieć czerwony, ale ja raczej będę nosiła tak, żeby był jednolity ten wzór, więc będę nosiła go tak. I to jest rozmiar, słuchajcie, XS-ka. Wszystkie stroje są chyba XS-ki, żebym jakoś w nich wyglądała, a nie jak w worku. No, także co, przymierzamy. A więc tak się prezentuje pierwszy strój. Dół co prawda jest troszkę duży, ale no jakoś tak go podwinęłam trochę wyżej i wygląda dobrze. Także sami ocencie, jak on się prezentuje. No i tak to wygląda. Okej, a więc tak się prezentuje pierwszy strój, powiem, że jest genialny, jest mega wygodny, naprawdę. Ja uwielbiam takie stroje dwuczęściowe, mam też tutaj jednoczęściowe, a w sumie powiem, że ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego ładniejszego jednoczęściowego stroju, miałam tylko takie sportowe na zawody albo na jakieś szkółkę pływacką, czy coś nie stylu, a tak to nie miałam, także zaraz będziemy testować, ale póki co ten strój jest naprawdę bardzo ładny. Fajna opcja jest też właśnie dwuczęściowe, na przykład możecie sobie wziąć jeden strój na jeden wyjazd i po prostu go sobie przełożyć na drugą stronę, to jest naprawdę spoko opcja. I co, bierzemy teraz drugi strój, że bardzo to jest chyba właśnie jednoczęściowy, także jestem na niego bardzo ciekawa. Uwaga, uwaga, ładny kolor, taki dyniowy. Tak się on prezentuje, jest dość duży, zobaczymy. Proszę bardzo, no. A z tyłu jest związany? Nie. Nie, z tyłu jest na zapinkę taką, jest związany u góry i tu ma taką dziurę na dekolcie. Ale fajne, i fajną opcją jest też właśnie usztywnienie, które jest tutaj właśnie w staniku, to jest naprawdę spoko. No i co? Okej, a więc tak się prezentuje kolejny strój jednoczęściowy, czyli inna wersja. Dajcie mi znać w komentarzach, czy boicie jednoczęściowe, czy dwuczęściowe stroje. Ja do tej pory zawsze nosiłam dwuczęściowe, ale ten mi się, powiem Wam, bardzo, bardzo podoba. Jest na pewno na jakiś tropikalny wyjazd. No i co? Jest bardzo wygodny, powiem Wam, że jest elastyczny. Bałam się, że będzie za dużo, a jest taki w sam raz, serio. Jest idealny. No, także zobaczcie, jak wygląda też w wodzie. Okej, a więc tak się ostatecznie prezentuje strój. Proszę bardzo, jak widzicie, pod wodą zmienił trochę kolor, teraz jest ciemniejszy, wiadomo, namoczył się. No, także tak on się prezentuje, jest bardzo wygodny. Powiem Wam, że jak jednoczęściowe stroje zawsze się tak przylepiają do ciała, jest tak nieprzyjemnie, to w sumie tutaj tego tak nie odczułam. Ja zawsze nie lubiłam jednoczęściowych strojów, właśnie się tak przyklejały, a tutaj ten materiał jest naprawdę spoko. I co, bierzemy kolejny strój, teraz może ten strój. Uwaga, uwaga, tutaj mamy dół, gatki są takie same jak we wcześniejszym, tym pierwszym stroju, a tutaj mają nawet taką falbankę, a góra prezentuje się. Przymierzymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, moi drodzy, a więc tak się prezentuje ten strój, taki żółto-różowy, w ogóle stanik jest bardzo ładny, on ma wiele kolorów i do tego ładnie pasują ten dół, ma tutaj takie falbanki, tutaj też są falbanki. Ogólnie jeśli chodzi o wiązanie, to można je wiązać albo z przodu, albo tak jak
ja z tyłu. I obydwie wersje wydaje mi się, że będą wyglądać ciekawie i fajnie. No i co, testujemy teraz pod wodę. Okej, póki co ten strój jest najlepszy, bardzo ładnie wszystko siedzi, jest git naprawdę, także polecam bardzo serdecznie, kupujcie, zamawiajcie, bo jest cudowny. A teraz lecimy z kolejnym i wezmę na przykład ten żółty i uwaga, to jest chyba też dwuczęściowy z tego co pamiętam. W ogóle, o, tu mamy jakieś naklejki, patrzcie, nawet dostaliśmy gratisy takie, ale ładne. 3-4 kolory, ale dobra, odkładam to na później. One są chyba w ogóle wodoodporne, tak wyglądają. I uwaga, kolejny strój. Proszę bardzo, dwuczęściowy, taki żółty w paseczki. Góra się prezentuje tak, tutaj na plecach mamy tak na krzyż. I dół się prezentuje tak. O, on jest z wyższym stanem trochę, niż te wcześniejsze pozostałe. Także tak się prezentuje. Przebieram. Tak się prezentuje kolejny strój, jak widzicie, gatki są troszkę z wyższym stanem, tak się prezentują tutaj wszędzie. Dookoła żółty strój w paseczki, tutaj mamy w ogóle poziome, a tutaj pionowe, nie wiem czemu tak jest. Dodatkowo do tego mamy tutaj, proszę bardzo, taką górę. Ogólnie to możecie sobie sami jakby, patrzcie, to możecie sobie odwiązać i na przykład możecie sobie włożyć tutaj, albo możecie to w ogóle odpróć sobie, jak wam to na przykład przeszkadza. Także to jest naprawdę spoko do dyspozycji, tak jak kto woli, ale zaciśnięty prezentuje się tak. No i co? Testujemy w wodzie. Okej, tak się prezentuje ostatecznie ten strój. Dajcie znać, czy wam się podoba, który w ogóle wam się najbardziej podoba, dajcie mi znać. I co? I bierzemy kolejny strój. Powiem wam, że jest bardzo wygodny, wszystko fajnie w nim siedzi, leży. Dobra, bierzemy nexta. Bierzemy tak, cały czarny chyba, albo taki zielonkawy, zobaczymy. Tak, on jest taki zielonkawy. I on jest chyba też jednoczęściowy. O, proszę bardzo, tak się prezentuje. Wygląda ładnie. Zakładam. Kolejny strój, tak się prezentuje, również jednoczęściowy, również śliczny. Wszystkie są takie bardzo wakacyjne, albo na jakieś takie zagraniczne wakacje, także fajnie to się prezentuje. No i co, testujemy teraz, jak wygląda w wodzie. Kolejny strój mamy za sobą, tak on się prezentuje i to jest fajny strój dla osób, które mają trochę większy brzuszek, bo przez to, że on po prostu jest taki, jakby wiecie, taki, ma takie fałdki, to możecie sobie ładnie zakryć brzuszek, także bardzo fajna opcja. No i co, a my jedziemy już z dwoma ostatnimi strojami. Uwaga, biorę kolejny, pierwszy z brzegu, proszę bardzo, taki kratę i uwaga, proszę bardzo, dół się prezentuje tak, jest taki sam jak ten żółty, proszę bardzo. Tylko, że w kratę, a góra się prezentuje tak. Przebieram. Kolejny strój, taka krata. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Ma tutaj falbanki, tutaj też falbanki. Czuję się trochę jak taka kelnerka, serio. W sensie mam wrażenie, że takie fartuszki nosi zawsze jakaś kelnerka. Tak się prezentuje tył. I co? Testujemy znowu pod wodą. Przedostatni strój, proszę bardzo, prezentuje się tak, jest bardzo fajny, bardzo wygodny, również jak te wszystkie. Powiem wam, że wszystkie te stroje bardzo dobrze siedzą. Jedyne co, to dół od tego pierwszego stroju był taki troszkę za duży na mnie, ale i tak się dobrze wszystko trzymało. A teraz przechodzimy do ostatniego stroju, który ma taką bardziej bluzkę, coś w tym stylu i takie troszkę większe spodenki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Byłam bardzo ciekawa, jak zamawiałam to. I uwaga, dół prezentuje się tak, też jest taki troszkę z wyższym stanem, to jest takie bardziej już takie spodenko. Takie shorty bardziej w sumie, a góra jest właśnie z taką koszulką. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, także co? Mierzymy. Ostatni strój, tak się prezentuje na mnie, powiem wam, że jest bardzo fajny. Tutaj te spodenki są troszkę z wyższym stanem, koszulka jest troszkę dłuższa, więc to jest na przykład na taki spacer po plaży albo na sesję zdjęciową. Do opalania raczej nie, no bo wiadomo, to wszystko by się tutaj wam opaliło. Wyższy stan też, także do jakiegoś niższego stanu byłoby ciężej, ale na jakiś spacer czy właśnie zdjęcia byłby idealny. Thank you.
Okej, moi drodzy, a więc to już tyle z tego odcinka. Dajcie znać, czy wszystkie stroje Wam się podobały, albo który najbardziej, który najmniej. No i co, zapraszam Was oczywiście do linku w opisie, gdzie macie stronę oraz kod, dzięki któremu możecie mieć większe zniżki. No i co, zapraszam do kupowania stroi, bo są prześliczne, a ja idę się kąpać i opalać dalej. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, także buziak, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Do następnego i cześć!